Panie trenerze, zwycięstwo 5-3, ale wydaje mi się, że mimo wszystko zwycięstwo gdzieś tutaj narodzone w bólach, bo przegrywaliście tutaj 0-2 po pierwszej połowie, w której no nie byliście mimo wszystko sobą. Później w drugiej odsłonie ta gra wyglądała trochę lepiej, ale odrobina szczęścia, trzy przedłużone rzuty karne przez zespół przeciwny niestrzelone, no tutaj 3 punkty w bólach. Znaczy, jeżeli chodzi o te przedłużone karne, to myślę, że nasz bramkarz wybronił 75% tych piłek, także nie jest to jeszcze bramka, ciężko jest przedłużonego strzelić, także no ale myślałem, że z tych trzech jednego może strzelą. 2-0 do przerwy, zeszliśmy do szatni, powiedzieliśmy sobie trochę, bo no już nie przystoi nam robić takich błędów gdzieś tam, jak zaczęliśmy drugi sezon. Porozmawialiśmy, zmieniliśmy trochę nastawienia, trochę zmieniliśmy też taktykę, co dało jakiś tam wymierny skutek w drugiej połowie. Nie jest tajemnicą, że wasz zespół trochę gdzieś przeszedł taką przemianę kadrową, rewolucję. I teraz pytanie, czy jest pan trener zadowolony z tego, co dzisiaj zobaczył? No bo nie można oczekiwać od razu, że wszystko będzie działało perfekcyjnie. Znaczy powiem tak, no, nas interesowały 3 punkty, zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić i ja jestem zadowolony. Będziemy pracować, żeby ten zespół wyglądał jeszcze lepiej i żeby pierwsza połowa nie wyglądała tak, jak wyglądała i będzie dobrze. Także ja jestem optymistycznie nastawiony do tego sezonu. No to jeżeli pan jeszcze mówi o tej pierwszej, drugiej odsłonie, no to ja jestem ciekaw akurat, co należało zmienić, jeżeli chodzi o drugą połowę, bo tak jeszcze enigmatycznie to brzmiało, że trzeba było zmienić taktykę, a konkretnie co? Znaczy, no trzeba było złapać ich po całym boisku, bo wtedy zaczęli się gubić. Jak broniliśmy gdzieś tam na 3/4 czy od połowy, to mieli trochę więcej czasu, trzymali tą piłkę, odpoczywali, a my tak jakoś nie mrawo gdzieś tam nie łapaliśmy. Potem jak złapaliśmy po całym, gdzieś tam parę razy odebraliśmy na ich połowie piłkę, co no dało te 5 bramek. Cele na ten sezon? Jeżeli jeszcze na początku sezonu można to o to spytać? Wygrać wszystkie mecze, które są do wygrania. Jeżeli chodzi o czysto kolektywnie i zespołowo, jak to wyglądało w tym meczu? Przegrywacie do przerwy. Nie jesteście sobą prawdopodobnie przez pierwsze 15 minut rywalizacji. Co zmieniliście, że to tak wszystko odmieniło się w tej drugiej odsłonie, twoim zdaniem? Czy może jazda nas troszkę zmęczyła i jakbyś zmęczenie po prostu. Druga połowa już była lepsza, doszliśmy do siebie, już widzieliśmy wynik, jaki jest, to musieliśmy gonić go i wyszło bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o samo spotkanie, to tak jak mówiłem wcześniej, no, czułeś się trochę jak ryba w wodzie, przynajmniej tak to wyglądało z dystansu. Z boiska pewnie troszeczkę trudniej, bo musiałeś mierzyć się z zawodnikami troszeczkę bardziej fizycznymi od siebie. I właśnie chciałem Ciebie o to spytać, jak Ty sobie radzisz, będąc jeszcze no, młodym zawodnikiem w futsalu, kiedy trafiasz na 35-latka, który no, jest przynajmniej, no nie wiem, no, półtora większy od Ciebie? Spryt? Tak, spryt to jest spryt i bardziej koordynacja ruchowa tutaj myślę, że daje jakiś balans ciałem czy coś w tym stylu i myślę, że to jest przewaga. Jeżeli chodzi o samą przewagę w tej lidze, no bo co by nie mówić, Kartuzy są wymieniane jako faworyci przynajmniej do złapania się w tej pierwszej dwójce, przynajmniej do baraży, a Ty jak to odczuwasz jako zawodnik, jakie sobie cele stawiasz? Celujemy na baraże do ekstraklasy i myślę, że jak będziemy z taką grą dalej prowadzić, to będzie ok. Panie trenerze, przegrywacie dzisiaj mecz, w którym no, po pierwszej połowie prowadziliście. No i teraz jest takie pytanie. Pytałem akurat Kartuzy o to, co zmienili w drugiej połowie, że ostatecznie was ograli. A ja chciałem spytać, jakie błędy i co się stało, że jednak mecz, po którym prowadziliście 2-0, przegraliście ostatecznie 3-5. No tak naprawdę myślę, że na taką głębszą analizę to trzeba będzie poczekać, obejrzeć spokojnie nagranie. Natomiast zdecydowanie w drugiej połowie Kartuzy zagrały agresywniej. Natomiast no, myślę, że dwa powody. Po pierwsze troszkę w głowach zrobiło się nerwowo po utracie bramki, chociaż mecz był pod kontrolą tak naprawdę po pierwszej połowie i my mieliśmy sytuacji kilka i Kartuzy, natomiast mecz w pierwszej połowie był taki ewidentnie pod nasze dyktando. W drugiej połowie Kartuzy wyszły wyżej, my troszkę w głowie, ale też nie ukrywam, że widać było, że brakło nam sił. No, na dzień dzisiejszy nie możemy jeszcze skorzystać ze wszystkich zawodników. Mam nadzieję, że już na następny mecz będziemy w komplecie i myślę, że te dwie osoby na ławce też dzisiaj w jakiś sposób zaważyło to na tym, że w końcówce brakło nam sił. Chociaż tak naprawdę mieliśmy 3 przedłużone rzuty karne i strzelając je wynik mógłby być inny. Tak. Mecz był szalony, w drugiej połowie był szalony i no, trzeba sobie szczerze powiedzieć, że troszkę przypadków w tym wszystkim było, bo
podyktowany rzut karny przeciwko nam. Myślę, że niesłusznie, ale mniejsza z tym. Sytuacji było, można było je wykorzystać. Pretensje tylko do siebie, ale mecz był fajny, dynamiczny, żywy, także kibicom się podobać. No właśnie, bo tak bardziej widzą chciałem, żeby pan trener wyjaśnił. Przegrywacie 3-5, macie 3 przedłużone rzuty karne. Wiemy, że w futsalu nie jest to tak łatwo od razu przedłużony rzut karny trafić, ale jakby miał tak pan widzom wytłumaczyć, jak to się stało, co należy poprawiać w sytuacji, kiedy no jednak tych karnych się nie strzela? Znaczy, jeżeli chodzi o nas, to karne swoją drogą, ale to samo co na boisku, tak? Zabrakło nam po prostu chłodnej głowy, no, strzelając rzut karny, trzeba do niego podejść z zimną krwią, uderzyć, pokonać bramkarza i to nam się nie udawało, ani w akcji, ani rzutów karnych i to wszystko gdzieś tam w głowie się działo. Myślę, że ta frustracja po jednej straconej drugiej bramce w drugiej połowie, do tego dochodzi brak sił i jakby te decyzje podejmowane no nie były tak naprawdę takie, jakie być powinny i to skutkowało tym, że te karne były niewykorzystane. Powiedział pan trener o piłkarzach nieobecnych, z których jeszcze pan trener nie mógł skorzystać. No właśnie mam pytanie na temat Portugalczyków, a więc właśnie tych dwóch Portugalczyków jeszcze bodajże Emil Krawczyk nie mógł dzisiaj wystąpić. No i teraz pytanie, kiedy oni będą do dyspozycji Malwę? Tak naprawdę no Portugalczyków nie udało nam się jeszcze uprawnić, tak? Mam nadzieję, że to już będzie na dniach, natomiast oni cały... Jeżeli mogę przerwać, to akurat na stronie była informacja, że będą już do dyspozycji, więc dlatego pytam. Tak, no to dla mnie też jest jakby niespodzianka, no kwestia trochę, nie wiem, sprawy jakieś takie organizacyjne z prezesem, nie wiem dlaczego to tak wyszło, dowiedziałem się o tym tak naprawdę w połowie tego tygodnia. No ale trenują z nami, będą do dyspozycji. Tak naprawdę dzisiaj zaczynamy tą ligę i myślę, że wszystko przed nami. Trzeba wyciągnąć wnioski. Do tego dochodzi nam jeszcze Emil Krawczyk, do tego dochodzi jeszcze Szymon Pruszkowski, który też wraca po kontuzji i myślę, że no będziemy jeszcze już w komplecie na następny mecz. Mam taką nadzieję.